Naprawdę jaki tutaj jest klimat, przylądek, Hels, operacja Gallipoli w cieśninach Dardanelskie podczas I wojny światowej. Proszę Państwa, jaki to jest klimat, Battlefield 1. Na każdej mapie, na jakiej byśmy tutaj nie weszli, to naprawdę panuje taka otoczka, naprawdę klimatyczna, historyczna z jednej strony. Nawet tutaj podczas takiego desantu na wyspę. Coś pięknego. No mocno. Gramy sobie tutaj duńskim karabinem maszynowym na przylądku Hels. Jako Australijczycy, ale jednak. Niech będzie. Gramy sobie karabinem maszynowym na tą mapę. Chyba to jest dobry wybór, patrząc na to, jakie tutaj mamy odległości i bliskie i dalekie tutaj dystanse. Naprawdę potrzeba jakiejś uniwersalnej broni, jaką myślę. Madsen jest, i która też jest mocno niedoceniana przez duże grono naprawdę osób, tak jak widzicie. I zobaczymy, jak mi się pójdzie w tym odcinku. Dobra, kolejnego mamy, tylko Grant leci. Dobra, kolejnego mamy. No tak jak mówię, no to muzyka budująca klimat, sama otoczka, kolory, takie w sumie z jednej strony szare, z drugiej ten ogień taki palący się, to jest coś wielkiego i coś pięknego. Przy okazji, razem. Ojeju, tutaj trafić nie mogłem. Zest totalny. Ale się kręcą cały czas, kręcą. Proszę, o kurde. Ośmiu tutaj zrobił niezłe ognisko. Kolejnego mamy. Pamiętajcie, że to jest podbój i najazd. Dosyć specyficzny tutaj podbój, w którym, jak dobrze wiecie, a muszę apteczkę sobie rzucić. W którym, jak dobrze wiecie, obrońcy mają przyjęte punkty, mają trochę więcej tykietów, a my musimy oczywiście zrobić taki desant, ale tak tutaj wygląda na tej mapie. Schował się gościu. Oby mi się tylko udało przeładować. No. Ja nie wbiegłem, to za mną wbiegali tutaj. Niestety, te bomby pułapki. O nie, tam jest chyba ten infiltrator, czy... Mobilny resp. Niszczymy, pamiętając, że infiltrator może coś takiego rozstawać, podobnie jak ma to Martini Henry jako gradu. Przejmiemy to G. Może zmusimy trochę ataku tych broniących do odwrotu, a nasi, żeby tutaj mieli trochę więcej miejsca. Coś z respa tam pewnie raczej, ale... O, jest. Z ostatniego momentu wyzrzekiwał. Już ciekawy byłem, kiedy strzeli. Jest na plaży. Oj, tutaj jest. Dobra, wślizg był zrobiony. Zaraz zobaczymy tylko, czy mi się uda go jakoś zaskoczyć. Ten zlagowany jest za bardzo. Także nie było mowy o żadnej interwencji mojej. Dobra, kolejnego mamy na plaży. Szturmujemy plażę. No i uciekł mi znowu tam. Gość miał szczęście po prostu. Oj, ale E tracimy, patrzcie. E tracimy, także tutaj trzeba cały czas mieć się na baczności. O, jak to wpadło, nie wiem. Ale dobra, ja nie będę narzekać. Dobra, zaatakujemy, nie będziemy tutaj czekać. Teraz też został ostatni, tym razem punkt E. Dobra, tu już są nasi. Ja jeszcze zabiłem, także... Tragedii nie ma, no ale oni w międzyczasie przejęli F i G. Także widzicie, to jest wszystko strasznie zmieniającą się sytuacją. Dobra, nie jedno. Głupoty wygadują. Dobra, rzucamy i lecimy. Gość nam będzie torować drogę z miotaczem. Dobra, nie ma stania w jednym miejscu. O kurde. Dobra, chrzanić tam. Chrzanić gaz! Pływać, to byłby duży minus. Także czasami trzeba ocenić ryzyko trochę inaczej. A ten co tutaj robi? Trzeba szukać, bo jak widzicie, łatwe fragi w taki sposób można wyhaczyć.
Dobra, Madsen robi robotę. Też, żeby te punkty przejąć, jak najszybciej to zakończyć. 200 tiketów do końca. Proszę bardzo, gościu, niestety. Kolejnego nie ma, tam jeszcze był snajper pod dali. Teraz trzeba ocenić, gdzie strzelać. O kurde. Dobra, udało się jeszcze tego wyciągnąć. Tamten już kolejny widział, tam jeszcze strzelał z tego, z M1917, z tego Browninga. Ktoś mnie podniesie? Gościu, nice. Nice, nice. Strzela panowa z panowia, wy w ogóle nie patrzycie się? Co się dzieje wokół was? Czy to jeszcze gdzieś na dole są? Nie, dobra. Jednego nie ma. Gdzie mi tu szarż chciał zrobić? Ostatnimi podziwnie. Raczej wszystkie niedobitki tutaj się gdzieś koncentrują. Patrząc na to, że muszą pozdobywać. Gdzie mi tu z pompy to? Dobra, powybijać jeszcze tylko. Powybijać, oni się nie mają gdzie respić. Niestety, pan Macierewicza. No i wszystkie tikety zdobyte tutaj jednak w ramach czasowych. Nie udało się zdobyć tego wcześniej, co umożliwia oczywiście podbój najazd. 37-4. Pierwszy niestety nie był tutaj medyk, nie wyprzedził. Podnosił, rozdawał apteczki, ale jak widzicie, wynik kozacki. Macen jest też kozacki, odcineczek kozacki. Także ja wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się w następnych. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!